Smacznej kawusi. Posprzątałem pokój, teraz Konrad będzie sprzątał łazienkę, bo się wyprowadzamy. Dzisiaj na 2 tygodnie wracamy do Polski. Jedziemy na urlop! Urlop dzisiaj! Godzina 14 za minutę, a my już praktycznie kończymy wszystkie porządki i myślę, że o 16 wyruszymy. Mam nadzieję, że wcześniej, ale to się jeszcze okaże. Ostatnie porządki, jak widzicie, wszystko za nami jest popakowane, posprzątane. Zostawiajcie porządek po sobie, jak wracacie, jak zostawiacie lokację. Pamiętajcie, nie bądźcie typowymi Polakami za granicą. Nie pokazujcie, jacy to są Polacy niektórzy. Dlatego właśnie piję z dżara. Ze słoika, bo wszystko mam spakowane i zapomniałem kubek wyciągnąć i teraz muszę pić kawę. Ze słoika, ale smakuje tak samo, nie zmieniło swojego smaku. Cały syp ruszamy. Jedzonko, sprzątniesz i wyruszamy. Dobrze, rower już spakowałem. Chciałem wam pokazać jeszcze mój rower, który kupiłem. Ale to innym razem. Następnym razem, bo już wszystko jest pakowane w samochodzie. Leży. Samochód jest aż pod dach załadowany i tak będziemy wracać. Wyglądamy jak cyganie, którzy wracają do Polski. Tak wyglądaliśmy, jak jechaliśmy w styczniu do Niemiec. Nie, tak nie mieliśmy wypchanego. Mieliśmy. Nie, mieliśmy tylko mniej. Była inaczej, ten to była zawalany był pod... Nie, mi się wydaje, że mamy teraz więcej. Jestem pełna rzeczy, ja już nie wiem. Nawet się laptopa tam położę, bo mamy tyle rzeczy. No dobra, to co, zbieramy się. Jeszcze przed podróżą dwie pizze. Konrad będzie sobie jakieś kanapki robił. No i chipsy, których w Polsce chyba nie ma. Max Strong Hot Chicken Wings. Bardzo dobre chipsy, moje ulubione. Ja sobie już stąd wybiegać. Co ty chcesz zrobić? Co? Co ty chcesz? Ja chcę już stąd uciekać. Uciekać chcesz stąd. Ja też bym chciał już stąd wracać. Bardzo mnie ciekawi, na jaką lokację trafimy później. Co to będzie za lokacja? Mam nadzieję, że na Nisselrode trafimy. Powiem wam, że łysy się nawet postarał. Jest czyściutko, no lustro ja myłem. Ale łysy się postarał. Jest fajnie. Nasza łazienka. 1,5 metra. Jest duża, ale jest. Przynajmniej tyle. Dobrze, nie trzeba się gdzieś tam kąpać na zewnątrz, poza pokojem. Ostatni raz na tym hotelu pracowniczym Wendel. Wendelier 8. Lubiłem tu być. Fajnie było, nie jest źle. To jest taki fajny hotel pracowniczy. Taki jeden z lepszych po prostu hoteli pracowniczych. Zgadnij, ile ta kosztowała, ile ta? Ta kosztowała 2,30, a ta kosztowała 3. Ta kosztowała 3, ta kosztowała 6. Ta kosztowała 6? Tak. Ale ham. Ja bym ci kupił tą lepszą, tą droższą. Powiedziałeś, kup najtańszą. Taka moja pizza. Teraz będzie. Przed nami dzisiaj 12 do 14 godzin drogi. Mam nadzieję, że dam radę. Prawdopodobnie jeszcze w nocy będę spał. Nie wyobrażam sobie, żebym tyle jechać w nocy, dlatego chcę szybciej wystartować, żeby jeszcze ten dzień załapać. Piszecie też, że opinie w internecie są na temat GXO tutaj u nas takie, że tutaj od tej produktywności to aż się wymiotuje. No jakby tak było, no to ja bym pewnie tu nie pracował i te 200 osób też by tutaj nie pracowało. Pamiętajcie, opinie w internecie sobie może każdy napisać, to pozytywną czy negatywną. Jeżeli komuś się tutaj podoba, to zazwyczaj nie pisze opinii, bo mu się podoba. Jeżeli coś mu się nie podoba, komuś coś się nie podoba, albo coś kogoś zdenerwowało, no będzie pisał opinię negatywną, no bo chce walnąć komuś, dowalić, wiecie jak to jest. Dlatego nie patrzcie na opinie w komentarzach, w tym Google, czy gdzie wy to sprawdzacie, bo to nie ma sensu. Jakby wszyscy tak wymiotowali pod tą produktywność 100, no to nikt by tu nie pracował. Poza tym przez pierwszy miesiąc macie tutaj czas, żeby zrobić tą produktywność. Ludzie nowi robią ją zazwyczaj po tygodniu, po dwóch, trzech. Jakby nie trzeba wcale tutaj biegać, żeby robić tą produktywność. Tak, trzeba przyjechać z nastawieniem, że albo przyjeżdżasz tutaj na imprezę, albo na robotę. Dokładnie, dokładnie. Ja też wczoraj już byłem bez siły, w przeciągu 40 godzin spałem może 4 i powiem wam szczerze, że nie chciało mi się wczoraj robić na maksa. Robiłem bardzo wolno, a i tak miałem ponad 100 produktywności, więc
Więc uwierzcie mi, się wprawicie, to można wszystko tutaj normalnie zrobić. Tylko że wiecie, jak to jest. Już zaraz przed urlopem już mi się na maksa nie chciało, byłem zmęczony. To było takie, no nie, ja już nie chcę tutaj dzisiaj być, ja już chcę wracać do Polski. No. Poza tym warto mieć otwartą głowę, przyjeżdżając tutaj. Bądź smutny! No smutny! Nie mogę! Ale się nadepnę na nogę. Ale miałeś być smutny. Kiedy idziesz z tą kamerą i takie, bądź smutny! I jeszcze powtarzasz to, jak mam być smutny? Takie... Lepsze ujęcie. Też ja będę smutny. Ciężko być smutnym tutaj. Szczególnie jak zaraz wracamy do Polski. Jest już 14.30. To tak wydaje mi się, że o 15 będziemy gdzieś w Lidlu, może 15.10. No i tak przed 16 chwilę wyruszymy już w drogę. Także czeka nas no te sporo godzin, 14 godzin jazdy, może 10 godzin, to w zależności wszystko jak się będzie jechać dzisiaj. I czy nie będę za bardzo zmęczony, żeby położyć się spać. Przez tą podróż jesteśmy przygotowani na wszystko. Możemy w Holandii, Niemczech i Polsce tankować gaz. Tak, i mamy wszystko ze sobą. Przelotki wszystkie mamy. Ale już wracam do Holandii z Sinbadem. Już kupiłem nawet... Nie Sinbadem. Wracamy do Polski Flixbusem, bo tam mają bagażnik rowerowy. Ja rower ze sobą zabieram z powrotem. Już nie chcę samochodem jechać, bo tu za duże opłaty są na to. A też tak nie korzystaliśmy z tego samochodu i nie ma sensu. Ostatni posiłek w pokoju na Wennendalu. Już tutaj raczej nie wrócimy. Znaczy na pewno nie, bo to będą mieli pod inną pracę. No i pizka. Jemy i kąpiemy się i spadamy stąd i pora jechać. Dobra, ale mogła jeszcze się trochę podpiec. Poza tym nie jestem jakimś miłośnikiem pizzy na cienkim cieście. Zjem, bo lubię pizzę, ale wolałbym na grubym. Na Konrad na odwrót woli. Ja uwielbiam na cienkie ciasto. Dla mnie to jak taka kanapka dużo. Dlatego ją tak jemy. O, tak będzie lepiej. Ostatnie szlify, czyli zebranie laptopa, którego nie wiem gdzie tam dam, bo nie ma już miejsca. Plecaczek, ręczniczek. Rzeczy to są tam już łysego. Tam jeszcze on ma swoje. Ja już sobie wszystko popakowałem. No i zostawiamy porządeczek, będzie ładnie. Pamiętajcie, zostawcie porządek po sobie. To jest ważne. Nie bądźmy typowymi Polakami za granicą. Nie do wiary, łysy mi powiedział wcześniej, że się długo kąpię, więc żebym szedł pierwszy. 3 razy dłużej się już ode mnie kąpię. Łysy, wychodzimy! Łysy! Nie udawaj, że mnie nie słyszysz! Fajnie jest. Fajnie jest. Tylko zobaczę Polska. Wszystko? Ja już wyszedłem z pokoju, także pożegnałem się tym luksusowym przybytkiem. No i wyruszamy. A karta do skrzynki? Karta do skrzynki. Już, pozbyłem się pokoju. Pora jechać do Polski. Fajnie tu było, przez te 3 miesiące. 3 miesiące co jesteśmy, było tutaj naprawdę spoko. Lokacja jest okej. Jak na hotel pracowniczy, ta lokacja jest okej. Okej jest, no po prostu. Tak to nic dodać, nic ująć. Po prostu jest w porządku. Nie ma miejsca nigdzie w samochodzie. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? Nie. Jest miejsce. Siadłbyś tam z tyłu? Nie, no no dobra, siadłbyś z tyłu? Tyle jest miejsca. To jest nawet koło od rowerku. A, jeszcze butelki mamy, które musimy oddać w sklepie zaraz. Nie wiem, jeszcze do takiego sklepu jedziemy, ale gdzieś jedziemy. Może Lidl, może Jumbo. Jeszcze taki mały falstart, bo mam jedzenie dla kotów, które im tam kupuję. Muszę zostawić, bo zapomniałbym, jak wiózłbym to z sobą do Polski. W domu mam koty, ale tutaj takie, wiecie, koty to są takie te uliczne, które sobie tutaj chodzą jeść, śpią sobie tutaj. No, także ten. Mało osób w ogóle wiedziało, że te koty karmię, ale jest pan niewa. Dobry! Przyszedłem coś zostawić, bo zapomniałbym całkowicie. O, dziękujemy, dla kotków. Dziękujemy. Proszę bardzo. Miłego dnia, do widzenia! Do widzenia! No, to akurat zostawiłem.
pani, która tutaj ogarnia porządek i której są koty. Mogę już jechać teraz z czystym serduchem do naszej kochanej Polski. No, to jedziemy. Łysy, jedziemy! Gorilla. Już się mandaty nie dostali ogółem. Za niewidoczne, niewidoczne w tym. Przybytelnym. 16.30, wyruszamy do Polski. Trochę za późno, ale korzystam z tego, że jest jak najdłużej dzień. Jest jeszcze w miarę wcześnie, powiedzmy, że świeci, że jest jasno. Zmęczony jestem, tak. Jesteśmy na pierwszym postoju. Po nie wiem ilu godzinach, ale jesteśmy na pierwszym postoju. Chwilę na papierosa. I do ubikacji. Ja nie palę. Łysy pali. Nie palę. Szkoda mi zdrowia. Paliłem 12 lat, przestałem palić po 12 latach, więc tylko zdrowy tryb życia. Ładnie, co? Patrzcie jak to wygląda. Po prostu cudownie. Szkoda, że ciężarówki zasłaniają. Niestety. Ile zostało? 617 km do Wrocławia. To jest chyba w miarę dobry czas mam. Wiecie co to jest? To jest wiatrak. A tu jest śmietnik. Nie, to jest BMW. To jest BMW. Łysy! Jak się czujesz wracając do Polski? Dobrze. Tak? Tylko szkoda, że na 2 tygodnie. Tam, nie ma. Chociaż szkoda. Już bilety tak, mamy jakby kupione. Jakby takie siano zarabiać, jak zarabiamy w Holandii, w Polsce, to bym został w Polsce. Pora jechać dalej. Ja odsuń się, bo będę w Polsce. Zaraz będzie Polska. Chłodno jest, nie wiem jak mu ciepło. Ja może przez to, że niewyspany jestem. Niewyspany, jestem po prostu zmęczony. To tak się czuję. Podwala mi. Im bliżej Polski, tym bardziej się człowiek cieszy. 617 km. Welcome in Poland. Dzień dobry w Polsce. Dzień dobry w Polsce. Muszę to przyłączyć, dałem na start. Bum, tankowaliśmy gaz już w Polsce. Bo w Polsce taniej. Już jadę którąś tam godzinę i bez przerwy. A jestem tak napity energetykami, że teraz nie zasnę do pojutrza. Nie ma opcji, nie no zasnę. Ale chcę już się położyć do łóżka u siebie. Sobie pójść spać. W ogóle ceny tu na stacji paliw są prawie jak u nas w Holandii w polskim sklepie. Ty sobie kupiłeś jedzenie. Ham zbolał, kupił jedzenie, a mi nie kupił. Zarabia w euro, a mi nie kupił. Jak to jest? Nie wiozę cię więcej, idziesz z buta. Zacz mi gryzać. Dobra, idziemy. No to do Wrocławia. Jakby to wam powiedzieć, dojechaliśmy razem z Łysem bezpiecznie do celu. Łysy tutaj pakuje swoje rzeczy. Zabieraj ten bajzel i wynocha stąd. Chcę do domu już. Za 2 tygodnie znowu wracamy razem. Ale tym razem już nie jedziemy samochodem. Jedziemy Flixbusem. Ubiorę też rower. Jestem już mega zmęczony. Słuchajcie, wypiłem 6,5-litrowych... Litrowych? Nie, 6 250ml energetyków. I mam dosyć. Brzuch mnie boli przez to. Chcę do domu. Zmęczony jestem i przejechałem całą trasę na raz. 1000 km, więc spoko, jestem z siebie dumny. Bądźcie ze mnie dumni. Jesteście ze mnie dumni? Dałem radę. Ja jestem dumny. Nad mi marudził dzisiaj łysy. Jezus Maryś mnie irytował pod koniec. Nie marudziłem. Strasznie mnie denerwował, już mi zaczął wytykać. Ale dojechałem jakoś, dałem ale radę. Za to Kasper mnie lubi, więc... Cięższa była podróż z nim niż sama jazda samochodem. Nie no, żartuję. Łysy jest dobrym człowiekiem. Dawaj szybciej. Pomógłbym mu, ale niech dostanie jakąś karę. Niech nosi teraz rzeczy. Ja poza tym nie chcę się tam wbijać do nich na górę. Tam ma kolegę, u którego śpi. No i nocne autobusy jeżdżą. Jest godzina 2:37. Czyli tak jak powinniśmy być. To moi drodzy, tyle na zakończenie. Dziękuję sobie i wam, że byliście. I widzimy się niebawem. Pokażę wam niedługo mój rower, który sobie zakupiłem. Zobaczenia. Dobranoc. Cześć.